Dzień dobry, baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć dla Was. Koło fortuny. I czwórka mieczy. No powiem tak, niektórzy z Was być może będą musieli zmienić swoje plany. Jeśli chodzi o środę, ponieważ możecie na przykład się źle poczuć. Być może będziecie potrzebowali w ten dzień, w środę, trochę więcej odpoczynku. Więc jeżeli coś sobie planowaliście, miało się coś wydarzyć, no to może być tak, że to się nie wydarzy, będzie spokój. Być może planowaliście sobie jakiś bardziej aktywny dzień, no i to się nie uda. Możliwe na przykład, nie wiem, wyjście na siłownię, które sobie planowaliście, no i plany wasze się pokrzyżują. Być może będziecie właśnie, tak jak mówię, potrzebować chwili dla siebie, chwili izolacji, odosobnienia, a być może, tak jak powiedziałam wcześniej, po prostu się źle poczujecie i będziecie musieli zmienić jakieś plany. Być może cały dzień trzeba będzie poukładać inaczej. Oczywiście może być tak, że w środę spotkają Was sytuacje nieprzewidywalne, sytuacje nagłe, których tak naprawdę nie da się przewidzieć. No i również takie zmiany mogą być. Być może tu mogą być kwestie związane na przykład z pracą. Jeżeli spodziewaliście się na przykład wysypu zleceń, to może się okazać, że będzie bardzo spokojny dzień i nie będzie tylu zleceń, ile się na przykład spodziewaliście. Jeżeli myśleliście, że na przykład w ten dzień będziecie na przykład, nie wiem, planowaliście sobie jakieś spotkania biznesowe, może się okazać, że to też nie dojdzie do skutku, lub po prostu nie będzie ich, może mniejsza ilość, ktoś odwoła, a może to wy sami po prostu odwołacie, na przykład, bo się źle poczujecie, albo po prostu ktoś będzie miał jednak inne plany. Coś tu może się pozmieniać. I koło fortuny to jest taka karta, która mówi o takich zmianach losowych, od losu, od życia, zmianach, których nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć. Także nie możemy się na to przygotować, niestety. Bardziej te zmiany, mam wrażenie, właśnie będą związane z tym, o czym mówiłam na początku. Jeżeli mówimy o relacjach, no to raczej odosobnienie i raczej samotność w ten dzień niż na przykład pobyt z kimś. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia dla Was. Trójka kielichów i diabeł. No, możliwe, że w środę ktoś Was skusi na przykład na alkohol, na zjedzenie, na przykład jeżeli macie jakąś dietę i sobie tutaj oszczędzacie się, jeśli chodzi o jedzenie, nie chcecie jeść, to też możecie się pokusić właśnie na jakieś jedzenie, możliwe jakiś dobry placek, bo jakaś okazja może być do świętowania, więc możliwe, że będziecie coś świętować i tutaj właśnie gdzieś tam pokusicie się na coś słodkiego. Może być też tak, że na przykład w środę będziecie się cieszyć z jakichś zdarzeń. Tutaj może być jakieś świętowanie czegoś, może jakiś awans, może niekoniecznie wasz oczywiście, może czyjś, po prostu z kimś będziecie świętować, cieszyć się czyimś szczęściem. Być może tutaj będą jakieś takie rzeczy, które w jakiś sposób, no, być może będziecie świętować z kimś coś, czego będziecie komuś zazdrościć. Czyli nie wiem, ktoś może się zaręczy, ktoś tu może, nie wiem, będzie świętował, tak jak powiedziałam, jakąś premię, na przykład jakieś zmianę pracy. No i ktoś tutaj może na przykład zazdrościć tej osobie. Oczywiście to może być tak, że to wy będziecie świętować jakieś swoje, na przykład, no, na przykład jakąś zmianę stanowiska pracy, a ktoś inny wam będzie zazdrościł gdzieś tam koło was. Może być taka osoba, która niby będzie się z wami cieszyć, ale gdzieś tutaj może być jakaś na przykład zazdrość, zawiść od tej osoby, tak? Może być tak, że jeżeli mówimy
No, na przykład o jakiejś pracy, jeżeli ktoś z Was stara się o jakąś pracę w środę, no to może być ta praca to załatwiana. Tutaj mogą być jakieś znajomości, na przykład mogą wchodzić w grę. Więc też dostaniecie na przykład pracę po znajomości. Być może jakiś projekt też dostaniecie tylko dlatego, że w jakiś sposób na przykład kogoś znacie. Są jakieś układy tutaj, tak, pokazane. Więc też może być tak, że ogólnie będziecie coś świętować, cieszyć się, ale tylko dlatego, że po prostu to nie będzie, że zdobędziecie to sami, tylko oczywiście nie wszyscy, tak? Bo pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Ale może być tak, że po prostu no, niektórzy z Was po prostu to będą mieć załatwione coś tutaj, więc też czy jeśli chodzi o pracę, czy jeśli chodzi w ogóle o jakieś no, inne rzeczy, jakieś przedsięwzięcia, no to tutaj może być tak, że to faktycznie będzie no, gdzieś tam, tak jak powiedziałam, na przykład załatwione. No i może być jeszcze co, jeśli chodzi o relacje, no to tutaj może być jakiś romans możliwe, że po prostu ktoś się koło was kręci, być może będziecie z kimś flirtować, romansować tego dnia, może jakieś spotkanie romantyczne właśnie. No może być w ten dzień też jakaś zdrada na przykład, tak, kogoś. No, także takie różne scenariusze, bardzo różne mogą być tego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, co na środę się Wam szykuje. Pazik buław i pazik kielichów. Dużo może być jakiejś komunikacji, spotkanie z dziećmi. Dzieci będą bardzo ważne tego dnia. Być może będziecie im pomagać po prostu no, w jakichś zadaniach, być może w jakichś zadaniach domowych, a być może po prostu będziecie z nimi rozmawiać, będziecie ich wspierać, być może będziecie z nimi po prostu rozmawiać, spotykać się. Więc na pierwszy plan po prostu widać, że mogą to być kwestie związane właśnie z dziećmi, ale może oczywiście chodzić o jakieś nowe pomysły, o to, że będziecie w środę po prostu coś być może chcieli wdrażać, być może jakieś działania impulsywne tutaj, jakieś gwałtowne, być może jakieś początki czegoś, coś będziecie zaczynać, oczywiście możliwy romans, możliwa randka również, jakieś spotkanie z kimś nowym, z kimś być może młodszym. No, możliwe jakieś takie nowe, świeże pomysły, kreatywne, możliwe, że pomysły związane z jakąś twórczością, z jakimś hobby, zainteresowaniami, więc też tutaj te pomysły mogą być właśnie, mogą iść w tym kierunku dla niektórych z Was. No, flirt, randka, już mówiłam. Jakieś spotkanie właśnie. Oczywiście mogą tu być jakieś informacje, wiadomości również. Mogą dotyczyć jakichś zainteresowań, mogą dotyczyć też jakichś relacji, uczuć, no, miłości na przykład. Coś może się tutaj zaczynać, kreować, zaczynać tworzyć, jeśli mówimy o relacjach również, ponieważ jeśli chodzi o jakieś też przedsięwzięcia, wasze nowe pomysły, to również dopiero początki, gdzieś coś jakbyście, no, mieli taki jakiś pomysł na przykład na siebie lub na jakieś swoje zainteresowania, na coś. Oczywiście pomysł na randkę, na jakieś spotkanie również może wchodzić w grę. No i jakieś wiadomości, informacje, tak jak mówiłam, być może do Was przyjdą tego dnia, a może to Wy będziecie komuś przekazywali jakieś informacje. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Raczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. I zobaczmy, co się pokazuje. Rycerz Buław i dziewiątka Buław. W środę może być jakaś propozycja. Powiem tak, jeśli mówimy o jakiejś sytuacji, to faktycznie może być tak, że no, ktoś coś może proponować. Tu może być propozycja randki, spotkania, flirtu, romansu. No, także może tutaj być jakaś taka właśnie propozycja, ale mam wrażenie, że ta propozycja, wy podejdziecie do niej bardzo w sposób, no może nie sztywny, ale w sposób taki, powiedziałabym,
na zasadzie takiej przezorności, że już macie jakieś doświadczenie, wiecie, co się wydarzyło kiedyś, i być może niektórzy z Was jeszcze na przykład przeżywają pewne jakieś sytuacje, więc gdzieś tam możecie stawiać warunki. Niektórzy z Was może nawet się nie zgodzą na to spotkanie, albo no, pójdziecie z taką, no, może niezbyt optymistycznie, o, z niezbyt optymistycznym nastawieniem, o, na tej zasadzie. Może być tak, że ten mężczyzna, który Was na przykład zaprosi, on może być bardzo pociągający. To jest osoba, która może Was w jakiś sposób zainteresować sobą. To może być osoba przedsiębiorcza, która gdzieś tam coś osiąga w swoim życiu, która jest bardzo kreatywna. Kreatywna, lubi nowe pomysły, innowacyjne. No i nie jest to osoba na pewno stała. Być może też niektórzy z Was to widzą. Być może tę osobę znacie, tak? Niekoniecznie ją poznacie w środę. Może już ją znacie i gdzieś tam, no, na przykład z nią flirtujecie. Wiecie, że to jest osoba taka właśnie troszeczkę ognista, temperamentna. No właśnie, ma 100 myśli na minutę. Być może, może być jakaś taka, powiedzmy, gadatliwa bardzo. Ale wam imponuje, w jakiś sposób podoba się wam. I tutaj możliwe właśnie to, że może być tak, że ta osoba, wiecie, że to nie będzie nic na przykład na dłuższą metę, bynajmniej na razie. I na przykład niektórym z Was to po prostu nie odpowiada. Natomiast no, tym, którym odpowiada, no to faktycznie też tutaj będziecie stawiać jakieś granice. Nie będziecie się na pewno, nie pozwolicie sobie wejść na głowę i na pewno nie pozwolicie się skrzywdzić w jakiś sposób, czy to psychiczny, czy w jakiś sposób inny. Także nie pozwolicie sobie na to, żeby ta osoba was wykorzystała, na przykład. Jeśli mówimy już o jakichś namiętnościach, które tutaj też widać i mogą się pojawić, więc być może tej osobie o to chodzi, wam niekoniecznie, więc też tutaj może być troszeczkę takie, no, inne oczekiwania po prostu. Możecie mieć właśnie różne oczekiwania, stąd taki dystans troszeczkę do tej osoby może być, jeśli chodzi o niektórych oczywiście z was. Jeśli mówimy o pracy, no to tutaj też pojawia się jakieś działanie, być może jakieś rozmowy, komunikacja z klientami, być może jeśli chodzi o projekt, coś do przodu idzie i to dosyć szybko, więc może być taki dzień, kiedy coś się dzieje, ale tutaj też pokazuje się wyznaczanie granic, więc to nie będzie tak, że po prostu pozwolicie sobie na jakieś takie kwestie, że po prostu wszystko wolno, tylko będziecie gdzieś tam jakieś, być może na przykład jakieś umowy podpisywać, gdzie będą wasze jakieś tam warunki, być może jakieś zlecenia, ale również będziecie stawiać swoje warunki. To jest tak, że po prostu no, nie pozwolicie sobie zrobić krzywdy, nie pozwolicie sobie na to, żeby na przykład były jakieś straty z tego biznesu, który na przykład podejmujecie, czy jakieś decyzje, które podejmujecie. No to tutaj też w jakiś sposób jest pokazane właśnie stawianie granic i jakichś barier, warunków, oczekiwań i rozmowy na ten temat, więc możliwe jakieś negocjacje na przykład z klientami, jeśli mówimy tu o pracy na przykład. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć w środę. 7 monet. I 8 monet. No, tu możecie oczekiwać na jakieś efekty pracy. Być może pracujecie też nad czymś, nad jakąś ofertą, propozycją i po prostu będziecie czekać na przykład na rozwój wypadków, sytuacji, jak to się potoczy. Być może czekacie, znaczy czekacie, bardzo mocno pracujecie na przykład, organizujecie coś, mocno tutaj pracujecie nad czymś, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby jakiś projekt był dopięty na ostatni guzik i czekacie na przykład tylko na jakieś, nie wiem, sygnał, na jakąś zgodę, być może no, na jakieś zlecenie, na jakiś podpis czyjś na przykład, no bo różnie to może być, jeśli mówimy oczywiście o pracy. Natomiast jeśli mówimy o relacjach, to może być tutaj tak, że po prostu czekacie na przykład na jakąś odpowiedź od kogoś na przykład, na to, żeby ktoś, nie wiem, odpisał, no, do was zadzwonił, odpowiedział, a tu chodzi o to, że dosyć mocno na przykład pracowaliście nad tym wszystkim, więc może być tak, że po prostu czekacie na jakiś sygnał od osoby, czy od osoby nad, na przykład nad relacją, nad którą mocno dosyć pracowaliście. Bardzo mocno się staraliście, żeby na przykład coś tu wyszło. No i po prostu czekacie. Mam wrażenie, że środę możecie się nie doczekać tego sygnału.
Być może ktoś się nie odezwie w środę. Natomiast wy nie tracicie nadziei i dalej, jak gdyby po prostu no, kontynuujecie swoje działania, bym powiedziała. Jeżeli wam mocno zależy, a widać, że tak na czymś, na przykład czy mówimy o pracy, czy o relacjach, no to będziecie dalej mocno nad tym pracować, nie będziecie się zniechęcać tym, że na przykład trzeba będzie na coś dłużej poczekać, na przykład, żeby to przyniosło jakieś zyski, czy ewentualnie mówiąc o relacji, żeby po prostu tu się ktoś odezwał, czy coś, to też mocno nad tym będziecie pracować i no i nie będziecie się zniechęcać do tego. Oczywiście może być tak, że niektórzy z was w środę będą mieć wolne, urlop. A być może dlatego, że po prostu będziecie musieli się zająć innymi sprawami, a też może być taki dzień, że będziecie musieli dużo, dużo rzeczy ogarnąć, ale na przykład jakichś spraw, być może załatwień w urzędach, trzeba będzie coś pozałatwiać i dlatego będziecie sobie na przykład weźmiecie sobie wolne po prostu po to, a jak nie, no to jakieś inne sprawy po prostu macie do załatwienia i też będzie potrzebować to wolne na te sprawy. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry panny, witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 13 marca. Zobaczmy, co dla was. Szóstka buław i pazik buław. Jakieś nowości, informacje w środę. Być może dostaniecie jakieś zaproszenie na jakąś imprezę, może rodzinną, może spotkanie towarzyskie, może do znajomych na przykład, a może po prostu na randkę, jakąś wiadomość, informację na ten temat. Więc może być, no właśnie, jakieś zaproszenie na coś. Oczywiście może być jakaś informacja, wiadomość związana z dziećmi, a może być również, no tutaj taka informacja dotycząca na przykład tego, że ktoś będzie w ciąży, jakiś zaręczyn, jakiś oświadczyn, no takie dosyć mogą być, no przyjemne sprawy. Więc mogą to być zaproszenia, mogą to być informacje, wiadomości, jakieś nowości w tych tematach właśnie. Możliwe, że po prostu z partnerem będziecie też podejmować jakieś decyzje, cieszyć się. Jeśli mówimy o pracy, to w środę karty pokazują bardzo dobrze pracę, ponieważ mówią o tym, że właśnie mogą się pojawić jakieś informacje, które mogą się przyczynić do tego, że no właśnie, że uda się wam na przykład coś zrealizować, jakiś projekt, lub być może czekaliście na jakąś informację, wiadomość, żeby móc dokończyć coś, jakiś projekt, albo żeby móc na przykład dostać jakieś pieniądze. No ogólnie szóstka buław to karta zwycięstwa. To jest karta, kiedy po prostu nam się wszystko udaje. I tutaj mówimy też o awansie, o tym, że nas wszyscy chwalą, że no, że po prostu na przykład wygraliśmy, tak? Coś rozwikłaliśmy, coś rozwiązaliśmy. No i tutaj faktycznie mogą być jakieś takie informacje, wiadomości dosyć pozytywne, z których możecie się bardzo cieszyć. Być może przynoszące właśnie zysk, może jakichś nowych klientów, coś pokończycie, jakieś nowe projekty. No tutaj ogólnie pojawiają się też jakieś awanse, właśnie pochwały za to, że się dobrze wykonało swoją pracę, więc no bardzo pozytywnie bym powiedziała. Jeśli będziecie się brać za coś nowego, bo też może się pojawić coś nowego, nowa jakaś perspektywa nowego, nowej pracy, nowego jakiegoś przedsięwzięcia, no to tutaj oczywiście też jak najbardziej będziecie na dobrej drodze. Jeśli myślicie też o czymś swoim, no to też tutaj się pokazuje to dosyć pozytywnie, że przyniesie to zwycięstwo, zysk, a więc nie ma się o co martwić. Natomiast jeśli mówimy o relacjach, no to też karta szóstki buław jest kartą dosyć pozytywną, aczkolwiek tutaj może być taka też sytuacja, oprócz tego, co mówiłam na samym początku, może być też taka sytuacja, że tutaj jest po prostu jeden lider. I no tutaj zawsze ta karta mówi w relacjach, że po prostu jeżeli jesteście osobami, które są w stanie się porozumieć z taką osobą, która zawsze chce być no wyżej. Tutaj nie ma takiej równowagi, jak na niektórych innych kartach. Tylko tu jest tak, jak pokazane, troszeczkę wywyższanie się, więc być może w środę mogą być jakieś kwestie dla niektórych z was nieporozumień, no właśnie na tym tle, że ktoś może się wywyższać, ktoś może uznawać, że jego racja jest ważniejsza albo jego zdanie jest ważniejsze. Oczywiście to może być jedno z was,
wy lub partner, tak? Może wy tak uważacie, a może uważa ktoś inny. Więc tutaj też mogą być kwestie, które was troszeczkę mogą na przykład poróżnić tego dnia. One mogą być związane z jakąś informacją, wiadomością, mogą być związane z jakimiś nowościami, dziećmi. Więc możliwe, że nie będziecie się zgadzać na przykład w jakichś kwestiach. Ale tak jak mówiłam również na początku, że możliwe również jakieś zaproszenia, jakieś nowe właśnie informacje, wiadomości, dosyć miłe, więc też wszystko bardzo pozytywnie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć w środę. Królowa Buław i Paś Mieczy. No, powiem tak, możecie mieć do czynienia tego dnia z osobą taką dosyć dociekliwą. Być może szefowa w pracy, a może przyjaciółka jakaś wasza, koleżanka, może bardzo chcieć się koniecznie dowiedzieć na przykład jakiejś informacji a propos was, a propos waszych na przykład zainteresowań, może dociekać jakiejś informacji. No, Królowa Buław to jest taka osoba dosyć właśnie gadatliwa, ona przyciąga, ona potrafi sobie zaskarbić takie, no, zaskarbić taką, powiedziałabym, przyjaźń, natomiast potrafi również, patrząc na negatywne aspekty tej karty, potrafi również dać w kość, tak? Tak jak powiedziałam, no przy Paziu, no to może być taką osobą, która może troszeczkę denerwować, może się wtrącać, może chcieć was w jakiś sposób ustawiać, może chcieć, by jej zdanie było ważniejsze, więc mówię, może chcieć tutaj jakiś dociec, jakieś informacji na wasz temat, więc też mogą być takie właśnie kwestie. No możecie mieć taką po prostu osobę wokół was i z nią mieć do czynienia właśnie w środę. Może być też taka kwestia, że to wy będziecie szukać jakiejś informacji na dany temat. Może chodzić o jakąś osobę. Tutaj mogą być plotki, więc tutaj może być kontakt z jakąś plotkarą, tak? Może mogą być jakieś plotki, być może tego dnia dowiecie się jakiejś na przykład informacji, plotek. Ktoś może rozsiewać te plotki. Oczywiście to wy możecie również plotkować z kimś na temat kogoś lub czegoś. Natomiast no może być taki dzień, że właśnie te plotki też będą w jakiś sposób dla niektórych z was być może stanowiły jakąś przeszkodę. No możecie się o czymś po prostu dowiedzieć. Tutaj mogą być również jakieś kwestie związane z jakimś na przykład chęcią na przykład podjęcia kształcenia, rozwijania się nauki, więc tutaj też mogą być jakieś zdobywanie informacji właśnie w tych kwestiach, więc możliwe, że po prostu no, myślicie o jakimś swoim rozwoju i na przykład o zmianie na przykład pracy albo jakiejś dodatkowej pracy, więc też gdzieś tam może będziecie sięgać po jakieś informacje, może coś w internecie będziecie czytać na przykład na jakiś temat, na temat jakiejś pracy. A więc też mogą być takie kwestie. Ogólnie może być dzień też taki aktywny, dosyć dynamiczny, może się dużo dziać. A możecie być troszeczkę szczerzy, możecie mówić troszeczkę zbyt dużo, możecie być asertywni tego dnia również. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć w środę. Kochankowie i umiarkowanie. No, powiedziałabym tak. Jeśli mówimy o jakichś relacjach trójkowych, jeśli jesteście uwikłani w jakieś takie relacje, no to powiedziałabym, że tutaj nic się nie będzie zmieniać. No, może być całkiem miło. Być może jeśli spotykacie się w takiej relacji, no to tutaj może być jakaś propozycja na przykład wspólnego spędzenia na przykład wieczoru czasu. Możliwe jakieś spa, basen, relaks, masaż, więc takie możliwe właśnie, no powiedziałabym jakieś takie miłe chwile, tak?
jeśli mówimy tutaj o właśnie takiej relacji trójkowej. Natomiast jeśli mówimy o jakichś dylematach, problemach, ponieważ no, ta karta to również są jakieś problemy, wybory. Więc może być tak, że w środę będziecie stali przed jakimś wyborem. Być może będziecie się nad czymś mocno zastanawiać, może chodzić właśnie o to, gdzie pojechać, z kim pojechać, właśnie może być kwestie takiego relaksu, może jakiegoś wyjazdu za miasto, może po prostu jakiegoś odpoczynku, być może tego dnia po prostu niektórzy z Was będą się nad tym zastanawiać, być może jakąś propozycję dostaniecie i będziecie rozważać, która propozycja będzie lepsza, albo czy faktycznie wyjechać, może to być kwestia na przykład basenu, może być solarium, sauna, spa, jakiś wyjazd nad wodę, do lasu, gdzieś bliżej natury, więc możliwe, że jakaś propozycja tego dnia będzie tej kwestii i będziecie się zastanawiać. Niektórzy z Was może po prostu będziecie się zastanawiać po prostu, jak spędzić najbliższy, nie wiem, weekend. Więc gdzieś tam jakieś plany mogą się chcieć pojawić. No i taki bardziej dylemat, zastanawianie się właśnie nad tym, co zrobić, jak zrobić, żeby właśnie miło spędzić ten czas. No, może będziecie się zastanawiać na przykład nad tym, z kim. Niektórzy z Was mogą mieć problem właśnie tego typu, że będzie się zastanawiać, z kim spędzić ten czas. Z żoną, czy może z tą drugą kobietą na przykład. Też może być to taki dylemat. I w środę może będzie się nad tym zastanawiać. Jeśli mówimy o pracy, to tutaj też mogą być kwestie jakichś wyborów, kwestie właśnie jakiegoś dylematu. Będziecie się nad czymś mocno zastanawiać w pracy. Może chodzić o urlop na przykład. Być może będziecie planować jakiś grafik, nie wiem. I tutaj, jeśli mówimy o jakichś urlopach, dniach wolnych, no trzeba sobie to jakoś zorganizować, zaplanować z innymi osobami, z którymi pracujecie, więc możliwe, że w ten dzień właśnie będą takie kwestie właśnie poruszane. Natomiast może być też tak, że po prostu będziecie się zastanawiać nad innymi kwestiami tego dnia, jakimś wyborem, może jeśli chodzi o klientów, może jeśli chodzi o przedsięwzięcia. No, coś takiego. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 13 marca. Zobaczmy, jaka będzie energia dla Was tego dnia. As, buław i 7 mieczy. No, ktoś może chcieć wam skraść serce, od tego zacznijmy. Więc no, niektórzy z Was mogą mieć no, taki dylemat. Ktoś może w jakiś sposób Was tutaj czarować. Czarować, tylko tu jest takie ostrzeżenie, żebyście uważali na tą osobę czarującą, ponieważ ta osoba może nie mieć do końca szczerych intencji, jeśli chodzi o Was, więc może chcieć Was w jakiś sposób zauroczyć, może chcieć Was zaprosić gdzieś, na przykład na randkę, może po prostu chcieć no, z Wami spędzić czas, natomiast tak naprawdę może jej chodzić o zupełnie coś innego. Wy do tego podejdziecie jak po prostu do randki. Wow, że fajnie, że poznam kogoś fajnego, że nie wiem, może lepiej się poznamy, bo to jest może osoba, która gdzieś tam wokół was się kręci. A tu się może okazać, że tej osobie chodzi na przykład o to, żeby was w jakiś sposób wykorzystać, żeby wyciągnąć od was jakieś informacje, żeby no, w jakiś sposób na przykład namieszać wam w życiu. Albo no, jeszcze ma jakieś inne tam intencje, znane tylko jej tak naprawdę, ale niezbyt dobre dla was. Na tej zasadzie. To nie jest osoba, powiedzmy, taka szczera, to nie jest osoba, która by wam dobrze życzyła, tylko wręcz odwrotnie. Także no, nie do końca będzie miała dobre zamiary, powiedziałabym. Jakiekolwiek pomysły tego dnia, bo tutaj jest pokazana ogólnie, będziecie mieć być może jakiś potencjał na nowe pomysły, nową kreatywność. W ogóle możecie tutaj no, myśleć o jakichś nowych kwestiach, na przykład własnej przedsiębiorczości, własnej firmie, własnego jakiegoś projektu. Tu się pojawia kreatywność ogólnie rzecz biorąc. Duży potencjał, dużo pomysłów. No, będzie buzowało w Was wiele emocji, być może impulsywność się może pojawić tego dnia, więc no, wszystko ogólnie uważajcie, żeby komuś coś nie powiedzieć za bardzo, za dużo, w sensie, żeby kogoś na przykład nie urazić.
na przykład nie obrazić też, bo możecie mieć tutaj ochotę na powiedzenie kilku słów za dużo, więc tutaj może być takie zranienie, tak, kogoś. Oczywiście, tu może być tak, że wasze intencje, na przykład jeśli mówimy też o jakiejś randce, spotkaniu z kimś, to że wasze intencje nie będą do końca czyste, bo tak mówię, że czyjeś, ale to może być też, że po prostu wy będziecie też mieli coś na myśli, na przykład idąc na randkę z kimś. Więc też być może, że dowiecie się czegoś, jakieś informacji wyciągniecie. No, mogą tu być różne kwestie, również z waszej strony, niekoniecznie szczere. Energię można odwracać, tak? Więc też to może was dotyczyć, jak najbardziej. No, także powiem tak. Dzień pełen działań, bym powiedziała, bo tutaj jest ogromne możliwości się pojawiają, jakieś nowe szanse. No, być może jakaś propozycja od kogoś też może wyjść, na przykład współpracy, ale no, to może być taka propozycja nie do końca trafiona albo nie do końca no, szczera, czy nie do końca właśnie taka, która by was satysfakcjonowała, lub po prostu, tak jak mówiłam, no, ktoś może tutaj chcieć was w jakiś sposób wykorzystać, więc na pewno nie bylibyście zadowoleni z tej propozycji, jeśli ją przyjmiecie. No, także. Ogólnie taki dzień dużo potencjału, ale trzeba uważać tego dnia, żeby nie zrobić czegoś, powiedziałabym, albo wbrew sobie, lub wbrew komuś, lub po prostu głupiego na tej zasadzie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was. Król Buław i Królowa Kielichów. No, być może będziecie mieć jakieś spotkanie z osobami, no na przykład z szefem. To może być jakaś komunikacja, wymiana zdań, rozmowa z szefem, szefową. No, możliwe jakieś na przykład miła rozmowa dotycząca waszych pasji, zainteresowań z jakimś mężczyzną, również z mężczyzną wam dobrze znanym, na przykład kogoś, kogo znacie, jakiś na przykład wasz przyjaciel, kolega, znajomy. Mogą to być kwestie dotyczące na przykład waszej mamy, siostry. Tutaj możecie rozmawiać o jakichś, tak jak powiedziałam, zainteresowaniach, uczuciach również. Tu mogą być jakieś spotkanie, randka, flirt. Ten mężczyzna może być żywioł ognia, baran, lew lub strzelec. On może być jakiś taki przedsiębiorczy, niezależny finansowo, kreatywny. No, może mieć naprawdę multum pomysłów, może być temperamentny. No, magnetyczny, bardzo pogadany, niczego mu nie brakuje tak naprawdę i po prostu możecie mieć fajny kontakt z nim. A no, także może się wam podobać w jakiś sposób, więc całkiem możliwe właśnie, że może to wy wyjdziecie z jakąś inicjatywą do tego mężczyzny tego dnia. Ogólnie może w ten dzień również być taka sytuacja dla niektórych z was, że będziecie sobie pracowali nad czymś lub podejmowali jakieś decyzje dotyczące na przykład waszych zainteresowań, pasji, ale to może chodzić również o jakąś relację, o jakieś uczucia, miłość i też możliwe, że będziecie na przykład decydować o tym. Możliwa też komunikacja z mamą, siostrą, przyjaciółką, z kimś, komu ufacie. No, być może niektórzy z was po prostu wybiorą się na przykład do psychologa. Też tak może być. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, wodniki. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę 13 marca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla was. Wodniki. Wisielec. I szóstka monet. Mam wrażenie, że będziecie się zastanawiać nad jakimś działaniem, być może będziecie się zastanawiać nad kwestiami pomocy komuś, na przykład w jakiejś sytuacji, być może trudnej, a może po prostu będziecie się zastanawiać nad tym, czy pomóc komuś w ogóle, na przykład, czy udzielać jakichś korepetycji, czy po prostu na przykład wspomóc kogoś, jakieś fundacje na przykład, czy po prostu. Tutaj może być kwestia zastanawiania się również nad jakimiś inwestycjami lub jakimiś kredytami, pożyczkami.
Także możecie wy chcieć od kogoś coś pożyczyć lub od was ktoś może chcieć pożyczyć coś. Więc możliwe, że dostrzeżecie pewne okoliczności dotyczące tej całej sytuacji. Może dostrzeżecie coś więcej, coś czego wcześniej nie dostrzegaliście tego dnia. A może być tak, że po prostu będą jakieś opóźnienia właśnie w realizacji jakichś kwestii właśnie finansowych, jakiegoś przepływu tych finansów, funduszy. Więc gdzieś tu może się zatrzymać cała ta akcja. Możliwe, że czekacie na jakieś dofinansowanie, na jakieś pieniądze, zwroty jakichś pieniędzy, jeśli mówimy o firmie jakiejś. I tutaj możliwe, że też będzie albo opóźnienie w jakimś przelewie, albo coś no, się nie wydarzy tego dnia, na przykład może następnego. Gdzieś coś tutaj może się spowolnić. Być może dzięki temu dostrzeżecie pewne rzeczy. Będziecie wiedzieć, kto jest lojalny, z kim podpisywać na przykład kolejne umowy, z kim nie, jeśli mówimy tu oczywiście o pracy. Jeśli mówimy o relacjach, no to też możliwe, że komuś z was coś tutaj nie będzie odpowiadało. Coś może tutaj na przykład w środę się takiego wydarzyć, że też będziecie w jakiś inny sposób patrzeć, będziecie mogli spojrzeć, dojrzeć coś nowego, coś innego dotyczące waszej relacji. Być może na przykład ta relacja wydawała się całkiem pełna równowagi. No i tutaj dzięki temu, że coś na przykład wydarzy się, coś się zablokuje, coś ktoś może być może odmówi jakiegoś spotkania albo nie spotkacie się z kimś, no to też w jakiś sposób zaburzyć to może waszą tą równowagę czy jakąś tą relację, a być może dostrzeżecie po prostu pewne kwestie, pewne rzeczy, których, tak jak mówiłam wcześniej, nie dostrzegaliście. Czy nie dostrzegacie po prostu na co dzień? No i w środę będzie taka możliwość, żeby coś zobaczyć więcej. Być może niektórzy z was są na przykład zamknięci w takiej, powiedzmy, w swoich sprawach, w swoim życiu i na przykład nie macie czasu na właśnie chociażby na przykład na to, żeby pomóc dziecku na przykład w odrabianiu lekcji. A to oczywiście jest taki przykład. I być może w środę wydarzy się jakaś kwestia taka, że dostrzeżecie to, że właśnie brakuje tego, tej komunikacji, że być może właśnie pomożecie, że dostrzeżecie to, że temu dziecku na przykład trzeba pomóc, na przykład w tym zadaniu. Ono was nie poprosi o pomoc, ale po prostu wy sami na przykład pewne rzeczy zaczniecie dostrzegać. Więc no, mogą być takie właśnie kwestie zauważenia, dostrzegania pewnych rzeczy, ale również, tak jak mówiłam, może być to taki dzień spokojny, może się nie za wiele dziać, mogą być jakieś opóźnienia, ktoś może coś odwołać, coś się nie wydarzy, więc, tak jak mówiłam, przelewy mogą trochę później przyjść. No, także takie mogą być różne zawirowania troszeczkę w ten dzień. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 13 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. As mieczy i czwórka buław. No, w środę może ktoś coś powiedzieć. Dla niektórych z Was za dużo, zbyt szczerze. Może być tutaj kwestia taka, że ktoś powie, ktoś na przykład jeśli mówimy o partnerstwie, o związku, o relacjach, to może być tak, że jedna ze stron oczekuje czegoś więcej niż ta druga strona gdzieś tutaj. I po prostu może być taka szczera rozmowa. Powiedziałam szczera do bólu. No, może być tak, że na przykład jeśli mijacie się z oczekiwaniami, to ktoś to powie w środę. Możliwe, że coś tutaj się zakończy, coś może się odciąć ktoś. Jakaś rozmowa może być, od jakiejś sytuacji możecie się odcinać, ale oczywiście może być też tak, że po prostu mogą być jakieś nowe pomysły, nowe możliwości, nowe przemyślenia, no więc nowe jakieś takie działania mogą być, jakieś nowe decyzje. I tutaj te decyzje mogą dotyczyć na przykład stałości, bycia razem, być może oświadczyny, może ktoś się zdecyduje na jakąś przeprowadzkę do kogoś. No tutaj mogą być takie deklaracje dosyć mocne, jakieś takie decyzje mogą zapadać tego dnia, że na przykład, nie wiem, że chcecie być razem. Ale oczywiście pamiętajcie, że as mieczy również odcina, więc to może być w drugą stronę również, że ktoś w końcu
Znaczy ktoś w końcu, może kto, w końcu ktoś się właśnie określi, może ktoś powie, że no nie chce, nie widzi tego, tak? Też tak może być. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, was jest dużo i po prostu nie można tego sprecyzować tylko dla jednej osoby. Więc mogą być takie właśnie kwestie, gdzieś zaburzenia tej równowagi, zaburzenia takiego bezpieczeństwa, powiedziałabym, tej stałości. Ale z drugiej strony mogą być właśnie takie upewnienia się, że dla innych będzie w drugą stronę, czyli będzie bardzo dobrze, że już jakieś takie mocne deklaracje mogą zapaść. Więc tutaj też takie szanse, możliwości pojawiają się oczywiście. Tak jak mówiłam o świadczynach, zaręczynach, tutaj mogą paść jakieś deklaracje mocne, jak najbardziej. Oczywiście mogą być również jakieś zaproszenia. Zaproszenia na jakieś wesele, śluby w rodzinie, wśród znajomych też tutaj mogą paść jakieś zaproszenia na jakąś imprezę rodzinną, by coś świętować, cieszyć się, więc też mogą być jakieś tutaj takie właśnie propozycje. Jeśli mówimy o pracy, no to w pracy powiedziałabym, że również może być tak, że jakieś nowe pomysły, które bardziej ustabilizują waszą sytuację, czyli to mogą być jakieś dosyć mądre decyzje, dosyć mądre zagrania czasem, które was jak gdyby jeszcze ustanowią w tym, że jesteście w dobrym miejscu i ta praca jest dla was, na przykład ten etat jest dla was, wam się podoba to, albo te zlecenia, które wykonaliście, przyniosą określone efekty, będziecie zadowoleni z tego, więc tutaj taka stabilizacja się pokazuje. Ale niektórzy z was być może będą rezygnować z pracy, być może będziecie omawiać jakieś kwestie, no bo tak jak mówiłam, to jest też odcinanie się, więc tutaj może być tak, że no ktoś na przykład straci grunt pod nogami, być może jakaś rozmowa, która spowoduje to, że będziecie niepewni swojego losu, swojej przyszłości na przykład w tej pracy, tak, czy na tym etacie. Także może to być w dwie strony, a zupełnie przeciwne. Także dla jednych to będzie właśnie w tą lepszą stronę, dla innych gorszą, chociaż trudno powiedzieć, bo wszystko, co się dzieje, tak naprawdę ma jakąś przyczynę i skutek i prowadzi i tak do lepszych sytuacji, tak naprawdę. Więc jest to karta dnia. Także możliwe, że jakieś takie powiedzenia słowne, nie mówię, że od razu wykonywanie tego, ale jakieś takie mogą padać mocniejsze deklaracje. Czy też słowa na przykład. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.